Dziękuję Państwu za brawa. Znaleźliśmy się w idealnym miejscu, aby rozpocząć nasz film. Na deskach teatru. Spróbujemy Państwu przedstawić, czym tak naprawdę jest teatr i na czym polega magia teatru. Bo na czym tak naprawdę polega magia teatru? Magia teatru polega na takiej niesamowitej więzi emocjonalnej, która wytwarza się między aktorami na scenie, a widzami na widowni. I to jest coś nieprawdopodobnego, że jeżeli aktor mówi ze sceny sensownie, jeżeli aktor mówi tak, że go widzowie rozumieją, albo wykonuje jakieś działanie, które widzów absorbuje i też to widzowie rozumieją, to mimo że nie pada często żadne słowo, między widzami a aktorami nawiązuje się pewna siła energetyczna. Magia teatru to jest wszystko. To jest zapach. To jest dźwięk. To jest potęga przekazu, myśli. Na oczach ludzi tworzymy sztukę, ale obserwowanie żywego człowieka, który przenosi emocje i to jest takie fascynujące. Teatr, film, no to jest ta dziedzina, w której ja pracuję, no więc dla mnie, ja powinienem wytwarzać tę magię, a nie myśleć o tym, że o to jest magiczne, bo jak ja będę myślał, że to jest magiczne, to nic z tego nie wyjdzie. No bo ja muszę wiedzieć, czy to nie jest magiczne, żeby to zostało, żeby to było magiczne. A dlaczego bardziej wolisz teatr? No bo bardziej jest ciekawie. A dlaczego ciekawie? Co ci się tam podoba? No bo tam grają tak na żywo aktorzy. I w teatrze są prawdziwi ludzie, znaczy tak na żywo. Możemy z nimi pogadać. Specjalnie dla nas. Możemy z nimi pogadać, wiemy, że nic nie jest przerobione na komputerze. Przed chwilą pytaliśmy dzieci, czy bardziej im się podoba kino, czy teatr. I niektóre właśnie odpowiedziały, że teatr. Spytaliśmy dlaczego i powiedziały, że bo wtedy wiedzą, że aktor stara się dla nich. To bardzo fajne spostrzeżenie, bo ja na przykład, kiedy wchodzę we współpracę z aktorami w tym teatrze, to moje pierwsze pytanie do aktora jest, czy grałeś dla dzieci? Dlatego, że dzieciaki są taką publicznością, która jest publicznością tak zwaną bezlitosną. A więc jeżeli tu na tej scenie aktorzy nie podadzą tematu i myśli, która jest w stanie zainteresować tych widzów, to oni natychmiast zaczynają gadać i zajmować się swoimi sprawami. Ta cisza się w teatrze zdarzy, że się mucha zatrzymuje w locie, kiedy aktor grający Hamleta postawił jakąś złapał, tak jak się mówi, widownię za twarz. Tak bywa w teatrze. Bywa też bardzo przykro w teatrze, kiedy jedna osoba potrafi rozbić tę magię, nie wyłączając telefonu komórkowego, albo myśląc, że jak pisze SMS-a, to jej nie widać, a wtedy całe światło pada na nią i my z widowni widzimy tylko jedną osobę oświetloną. Według pani teatry powinny być państwowe, czy raczej prywatne? Uważam, że powinny być państwowe. Uważam, że powinnością państwa jest zapewnienie ludziom dostępu do kultury i sztuki, bo to kształtuje naszą tożsamość, to kim jesteśmy, jak myślimy, świadome społeczeństwo. Ojej. Znaczy są teatry, które powinny być państwowe, nie wiem, jak Scena Narodowa, jakiś wielki, potężny repertuar, który no, państwo mogłoby wesprzeć, tak? Coś, od czego jakby kulturowo nie powinniśmy uciekać. Ale teatry prywatne jak najbardziej mają rację bytu, teatry impresaryjne. To jest super. Czemu podjął pan decyzję o stworzeniu teatru Szóste Piętro? Czy założyliśmy teatr Szóste Piętro, żeby działać na własnych warunkach troszkę i przekonać się, czy nasza sztuka jest na tyle komunikatywna i jest na tyle popyt na nią, żeby samemu stanowić o sobie, wyłącznie z racji tego autentycznego zainteresowania, jakim ta sztuka się cieszy u widzów. Tak, oczywiście, że komercjalizacja wpływa na repertuar, dlatego że na całym świecie to tak jest, że te sztuki, które są łatwiejsze, gdzie widz może odpocząć i pośmiać się serdecznie, czyli farsy albo tak zwany wyższy bulwar, one się łatwiej sprzedają. Sztuka wyższa, którą jest tragedia, dramat i jakieś poważna klasyka, ona jest trudniejsza w sprzedaży, ale również trudniejsza jest w przygotowaniach. Jeżeli będziemy mieć świetną obsadę, tak zwanej niekomercyjnej sztuce też można zarobić, ale w przypadku, kiedy będą w niej występować
powszechne, uznane gwiazdy teatru i filmu na przykład. Zawodowi aktorzy mają właśnie ten problem, że wszystko tak naprawdę robią dla pieniędzy. To jest po prostu ich praca, tak? A nam się po prostu chce to robić. My chcemy robić teatr, dążymy do tworzenia nowych sztuki. Jeżeli jedziemy na przykład na festiwal, na którym preferowane są bardziej sztuki właśnie takie offowe, to wtedy mamy taki spektakl. A jeżeli chcielibyśmy coś komercyjnie właśnie przedstawić, no to wtedy mamy taką farsę, którą gramy dzisiaj i wiemy, że ona raczej będzie się podobać. To bardzo miłe z twojej strony, także... Jest bardzo zła z powodu męża! Oj, nie wątpię! Nie wszystkie prywatne teatry w taki sposób pracują, bo na przykład, nie wiem, Teatr Krystyny Jandy, Polonia i Och, czy na przykład właśnie Imka, Tomka Karolaka, próbują pogodzić jedno z drugim, próbują pogodzić te komercje, czyli robić również rzeczy, które się sprzedadzą, z nazwiskami w tej obsadzie takimi, które przyciągną publiczność, ale również po to, żeby zarobić na te bardziej ambitne przedstawienia. Natomiast teatry instytucjonalne mają raczej obowiązek pewnego kształtowania gustów publiczności, szukania nowych dróg w teatrze, otwierania się na jakieś właśnie eksperymenty, na co muszą przyjść pieniądze z zewnątrz, bo taki teatr nigdy sam na siebie nie zarobi. Właściwie to my wykonujemy robotę, którą powinien wykonać teatr dotowany, teatr państwowy. Większość teatrów prywatnych jednak ten czynnik rentowności i komercyjności jest tutaj główny i są tak dobierane spektakle, żeby przynosiły jak najwięcej pieniędzy, bo utrzymanie takiej instytucji to są poważne bardzo koszty. Zobaczcie, co się stało, że z kolei teatry państwowe nagle zaczęły bić się o widza w taki najmniej wyrafinowany sposób. Właśnie robi się komedie, robi się farsy, więc to jest bardzo ważne i ciężkie pytanie, które sprowadza się do jednego. Polskiemu teatrowi potrzeba reformy ekonomicznej. Czy komercjalizacja teatrów wpływa na repertuar? No oczywiście, że tak. Bo przecież jeżeli teatr prywatny posiada na przykład 200 osób może wejść, to jest bardzo słabo, bo to ledwo pokryje koszty przedstawienia, już nie mówiąc o produkcji tego przedstawienia, która też przecież kosztuje, a o czym publiczność przecież w ogóle nie wie, bo publiczność przychodzi na gotowy spektakl i myśli, że to spadło z nieba i że to się, no po prostu jest spektakl i koniec, prawda? Ludzie chcą przyjść, pośmiać się w teatrze, no to przychodzą. W Krakowie pamiętam, że w takich tych ogłoszeniach teatralnych było zawsze napisane codziennie przez lata sala Skala, moja siostra i ja. No to wszyscy wiedzieli, to jest komedijka, moja siostra i ja, i tam grali aktorzy latami tą sztukę. No, to kto chciał, to tam szedł. Ale były inne teatry i wybór należał nawet wtedy. A teraz nie można się przeciwstawić temu, co chce oglądać widownia. I nie można zabrać szansy tworzenia prywatnych teatrów ludziom teatru. Oni chcą się spotkać z taką widownią, chcą przed taką widownią wystąpić. Nie są zresztą specjalnie zdziwieni, bo występując w telewizji wiedzą, przed kim występują. Jak się mogą utrzymać teatry państwowe, teatry repertuarowe? Mogłyby się utrzymać tylko wtedy, gdyby powiększała się publiczność bardziej świadoma. To znaczy taka publiczność, która w teatrze szuka jakiegoś dopełnienia swojej wiedzy, jakiegoś dopełnienia swojej świadomości. Dlaczego w ogóle GAP zainteresował się teatrem? Wszystko zaczęło się od spotkania profesora Jerzego Hausnera z Michałem Zdarą, reżyserem teatralnym. Z ich spotkania powstał pomysł na stworzenie centrali, czyli teatru, który nie ma swojej własnej siedziby. I pierwszą naszą produkcją był Chopin bez fortepianu. Potem z centralną jeszcze zrobiliśmy trzy inne produkcje. Lille Venede, Szapocznikow i wszyscy byli odwróceni. Od tego się zaczęło i potem już tak poszło jakoś naturalnie. A jak wygląda to ze strony samych studentów? Czy teatr jest ważny dla studentów ekonomii?
Ja uważam, że w ogóle sztuka w całości jest bardzo ważna. Teatr wydaje się być o tyle ciekawy, że on wymusza przemyślenia na człowieku. Człowiek ogląda tych aktorów i to, co oni mówią, chyba najbardziej trafia. To jest chyba najbardziej bezpośredni rodzaj sztuki, a sztuka naprawdę rozwija niesamowicie wyobraźnię, umiejętność kojarzenia faktów. To jest coś, co się bardzo przydaje ekonomistom. Teatr musi szukać nowych środków komunikowania. Jeden artysta, taki wzorowy, to jest ten, który jest zamknięty w swoim świecie, kreuje jakąś rzeczywistość trochę pozakontaktowo. A drugi, inny artysta, to jest ten, który właściwie nieustająco szuka inspiracji w tym zderzeniu rzeczywistości. Że to zderzenie z rzeczywistością, z innym człowiekiem, często z widzem, powoduje u niego też reakcję zwrotną i tak naprawdę z inspiracją, która go rozwija również. Tylko brałem udział w wydarzeniu, które Kanton stworzył, tworząc Teatr Kliko 2. Kanton był na scenie to i nawet pilnował. Był na scenie i to powiedział w takiej formie dla nas, nawet zapewne też, że my jesteśmy jego jakimś, to jest stwórca. On stworzył to, co tutaj jest. To jest biedne, małe, kruche, jest parę osób. Żyją, będą żyli przez tą godzinę, bo to więcej jest godzina 15 minut. A on jest twórcą i on jest za to odpowiada. No. Tu muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Kantora, to jest jedyny polski artysta z takimi prawdziwymi znamionami geniuszu. Nie spotkałem się z nikim innym, który by miał taką, tak powiem, głębię, przenikliwość, taką coś wiedział o ludziach takiego, co było przestraszające. I jego teatr był teatrem jedynym na świecie. Drugiego takiego nie było. Zresztą Kantor brał udział w każdym spektaklu. Spektakl obracał się wokół niego. Dlatego, że on siedział, jak był zadowolony, miał dobry humor, no to oni grali dalej. A jak nie, to podchodził, wyrywał rekwizyty, pokazywał, jak to ma być zrobione. On jak na tym stał, to dokładnie było widać, że jest człowiek odpowiedzialny i ten wielki. To jest jego dzieło, to jest jego świat. Jak pan sądzi, czy teatr przeżywa kryzys, czy wręcz odwrotnie, rozkwita? Ja od wielu lat słyszę, że jest niby kryzys w teatrze, ale tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, teatr, film, ja zaliczam te gałęzie sztuki do tak zwanego rodzaju biznesu eterycznego. To znaczy, że pewne kryteria, które są używane właśnie w teatrze na przykład, to jest rzecz gustu. Wydaje mi się, że przeżywa jednak jakiś kryzys. I to się właśnie łączy z komercjalizacją życia naszego, z popkulturą. Te pierwsze oznaki cenzurowania teatru. Teatr w Legnicy ma jakieś problemy, teatr w Bydgoszczy, my. Mamy permanentne problemy z tym, że urzędnicy stosują cenzurę ekonomiczną i nie tylko, że próbują się wtrącać w to, co robimy, co możemy pokazywać teraz ciało, nagość, uczucia religijne, tym wszystkim się zajmują urzędnicy i ci wcześniej PO i teraz ci z PiS-u. Artyści chcą być wolni, chcą być wyuzdani, chcą atakować, chcą mówić o tym, co boli człowieka naprawdę i co jest udziałem naszego życia. My chcemy, chciałam powiedzieć, powiem, wychodzić do widza z otwartą cipą, a nie z atencją pamięci tego, że żyjemy i tworzymy sztukę w państwie katolickim. No i tyle. Czy teatr jest lub powinien być sztuką elitarną? Myślę, że w teatrze powinno się znaleźć miejsce i dla trudniejszych sztuk, i dla widza, tak, teatr elitarnego, jak pan to nazwał, i również dla komercyjnych sztuk. Nie ma wyjścia chyba innego, bo teatr musi na siebie zarobić. My, artyści, też musimy z czegoś żyć, więc to nie jest tak, że my uprawiamy wyłącznie swoje hobby i realizujemy swoje pasje w teatrze. Musimy też zarabiać pieniądze, jak w każdym miejscu pracy. Czy teatr jest kulturą elitarną? Myślę, że nie, dlatego że
My mamy sporo ludzi, którzy przyszli do nas z kół gospodyń wiejskich. To też jest teatr, nawet powiedziałbym bardzo dobry teatr w kołach gospodyń wiejskich. Te koła zajmują się obrzędem ludowym, odtwarzaniem obrzędów, dokumentowaniem, piosenkami ludowymi. Ale z czasem zaczęliśmy się interesować bardziej poważnym teatrem. Sięgaliśmy nawet po klasykę. No a dzisiaj jesteśmy już teatrem, no, można powiedzieć, amatorskim teatrem, ale wszechstronnym. Różnorodność, wszystkiego po trochu. Dla mnie słowo elitarny w połączeniu z teatrem to źle wróży. Znaczy, jakby mi ktoś zapraszał na elitarny teatr, to bym nie chciał na to iść, bo mam wrażenie, że bym się nudził po prostu. Tak naprawdę myślę, że błędem jest to, że ludzie, którzy tworzą sztukę, czy też ludzie, którzy produkują sztukę, uważają, że widownia jest głupsza niż jest. I tworzą głupsze filmy niż ta widownia by chciała oglądać. I tworzą głupsze przedstawienia i ukazują głupsze aktorstwo niż to aktorstwo, które widownia chce oglądać. Bo widz jest bardzo wyrafinowany zawsze. Czuje prawdę, po prostu. I ja byłabym daleka od takiego wartościowania, że sztuka wysoka to jest tylko ta właściwa, którą należy uprawiać i jak ktoś jej nie lubi, to znaczy, że jest gorszy albo że jest, nie wiem, nie na dość wykształconym widzem. Możemy sobie wybrać i to jest właśnie fajne w naszym kraju, że jest tak dużo bardzo różnych teatrów. Co skłoniło panią do wystawienia sztuki Biała siła, czarna pamięć? Wizja reżyserska. Znaczy, w momencie, kiedy przeczytałam książkę, to jeszcze nie był dla mnie taki punkt startu, ale zgłosił się do mnie Piotr Ratajczak jako reżyser tego spektaklu. Cieszę się, że przyszło was tylu. Nasz teatr Brawo. Zawsze był miejscem, w którym... To jest wasz Cieszę się koniec. Również, że pan... To jest wasz definitywny koniec. Zapraszam państwa! Zapraszam Macie bilety. Teatr powinien zmuszać do myślenia, uczyć i szokować. Może się podobać, może się nie podobać, natomiast jeśli wywołuje jakiekolwiek emocje i zmusza do zajęcia jakiegoś stanowiska, to myślę, że to jest podstawowy cel teatru. Czy według pana w sztuce nie obowiązuje zasada wolności słowa? Musimy rozumieć wolność słowa od zwykłego kłamstwa, ponieważ fakty opisywane w książce, które również będą tutaj miały miejsce na deskach teatru dramatycznego, są po prostu kłamstwem. Tak? Gdyby to było jedynie przedstawienie obiektywnych faktów, nie protestowalibyśmy, ponieważ też nie jesteśmy idealni, popełniamy błędy. Tak? Jeśli i potem normalnie jest, że są piętnowane, natomiast tutaj mamy do czynienia z czystym, ewidentnym kłamstwem. Na to się nie zgadzamy. Czy czytał pan może scenariusz albo widział pan sztukę? Tak, naturalnie. Czytaliśmy książkę, braliśmy udział w debatach, które odbyła się na Uniwersytecie w Białymstoku. Również sprawdzaliśmy tutaj scenariusz sztuki i niestety nasze obawy się potwierdziły, dlatego też zebraliśmy się tutaj na proteście. To według pana jak powinien wyglądać teatr? Teatr, kultura wyższa powinna, czy kreować tutaj dyskurs kulturalny w społeczeństwie, powinna nadawać ton życiu, natomiast w tym wypadku to jest jawny element walki z nami, narodowcami, kibicami, tak, oraz środowiskami katolickimi, no i nie ma to nic wspólnego z wyższą kulturą, tak. Czy według pana w sztuce nie obowiązuje zasada wolności słowa? Nie wiem, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie w sumie. Rozumiem, a w takim razie, czy czytał pan może scenariusz albo widział sztukę? Znaczy, osobiście nie czytałem, czytałem fragmenty tego. I są tam te fragmenty, które przeczytałem, jawnie pokazują, że to jest połączenie fikcji z prawdą. I dlatego bardzo trudno znaleźć tam nieprawdę w tej sztuce. Czy według panów w sztuce obowiązuje zasada wolności słowa? Wolność słowa tak w sztuce. Nigdzie nie może, ma zawsze swoje granice. Zawsze. Wszędzie. To ma być teatr dramatyczny, czyli aktorzy, którzy tutaj pracują, mają tę kulturę, inteligencję szerzyć, rozszerzać w nas, w narodzie, w młodzieży, a nie jakieś tam anarchistyczne teksty, jakieś ubliżanie innym ludziom. Nie widzę powodu, dla którego teatry nie miałyby pokazywać sztuk, które się dzieją, które dotyczą spraw, które dzieją się tutaj i teraz. Ja bym chciał mieć prawo do tego, żeby sobie zdanie na ten temat i sam jakby osąd sobie wyprodukować, więc ja wysłucham i chłopaków z Młodzieży Wszechpolskiej, ale też chętnie zobaczę spektakl. Najbardziej to, czego się boję, no to jest oczywiście teatr nacjonalistyczny, teatr narodowy.
nie teatr narodowy, tylko teatr narodowy w tym sensie, że będzie właśnie propagował i będzie stwarzał całą tą, że tak powiem, wymyśloną, fikcyjną, fikcyjny i kompletnie zakłamany patriotyzm.